Witam Was z Pruszcza Gdańskiego. Tematami naszego odcinka będą giełda technologii cyfrowych, czyli największe repozytorium różnych rozwiązań, które miasta mogą używać, oraz cyfrowe odwzorowanie przestrzeni miejskiej. Pruszcz Gdański. Miasto, w którym obecnie mieszka ponad 32 tysiące mieszkańców. Budżet to około 300 milionów złotych. Historia osadnictwa w Pruszczu Gdańskim sięga VII-VIII wieku i związana jest bez wątpienia z szlakiem bursztynowym, czyli z handlem, oraz z bliskością Gdańska oraz morza. Dzisiaj Pruszcz Gdański jest jednym z niewielu miast, które bardzo mądrze wykorzystuje dane do swojej polityki oraz do zarządzania. W ramach mini-grantu otrzymanego w ramach giełdy technologii miejskich stworzył kolejną warstwę cyfrową, gdzie przeniósł tak naprawdę świat rzeczywisty do świata cyfrowego. Sama platforma, sama giełda zawiera w sobie ponad 260 różnych ciekawych pomysłów, produktów cyfrowych i do tej pory skorzystało już z tej opcji ponad 100 samorządów gmin polskich. Na czym polega przenoszenie świata rzeczywistego do świata cyfrowego, dowiecie się za chwilę. Zobaczymy teraz, jak to cyfrowe odzwierciedlenie działa w rzeczywistości. Pani Janino, po co miastu wizualizacja cyfrowa tej przestrzeni miasta i czemu przenosicie w ogóle to wszystko do świata cyfrowego? Przede wszystkim to jest pieśń przyszłości. Po drugie, łatwiej zarządzać miastem, kiedy mamy to odwzorowanie cyfrowe miasta. Łatwiej planować przestrzeń miejską do tego, kiedy dynamicznie widzimy, co dzieje się cyfrowo na terenie miasta. Łatwiej zarządzać mieniem komunalnym. Też zdecydowanie ekonomiczniej i sprawniej jesteśmy w stanie zarządzać małą architekturą, ławkami, śmietnikami, przystankami, ogrodzeniami i tym wszystkim, co jest w tkance miasta. Czyli cały projekt, który u Was zakłada, to jest projekt, który już trwa, on jest wpisany w strategię miasta, tak? Z jakiego się głównych elementów składa? Przede wszystkim rozpoczęliśmy od skanu miasta, który rozpoczął cały proces. On jakby rozpoczął całą myśl naszego projektu i on też nadał rytm temu, co dzieje się dzisiaj. W momencie, kiedy rozpoczynaliśmy ten projekt, myśleliśmy o reklamach i to tak na dobrą sprawę zdominowało całą informację o tym, że skanujemy miasto, że myślimy o tym, żeby odwzorować mapę cyfrową miasta i o tym, że posadowimy na tej cyfrowej mapie miasta reklamy. Ale w momencie, kiedy rozmawialiśmy o tym i rozważaliśmy o tą inwestycję, pomyśleliśmy, że w związku z tym, że robimy tak ogromną inwestycję, warto też zainwestować trochę więcej pracy i posadowić na tej mapie również te wszystkie elementy, o których przed chwilą wspomniałam, czyli właśnie śmietniki, ogrodzenia, zieleń, całą małą architekturę i zrobić to w taki sposób, żeby ona żyła, czyli wszystkie nowe inwestycje, które dzieją się w mieście, wszystkie te rzeczy, które z czasem będą dodawane do tkanki miasta, również dodawane były do tej mapy. Czyli w ramach technologii miejskich otrzymaliście Państwo kolejny element, kolejną warstwę, którą dodaliście sobie do tego, co już posiadacie. Dokładnie tak i dzięki temu wzbogaciła nam się informacja na tej mapie. Oprócz tego, że mamy warstwę reklam, mamy również dobrze wyrysowany pas drogowy, mamy dodatkowo również małą architekturę, mamy wszystkie śmietniki, wszystkie lampy, wszystkie ogrodzenia, wszystkie elementy małej architektury, przystanki i te elementy, które należą do gospodarki komunalnej. I dzięki temu, w momencie, kiedy nasze struktury urzędowe dorzucają te elementy i na bieżąco będą je aktualizować, ta tkanka będzie żyła, mamy aktualne informacje, wzbogacając ją o informacje o tym, co ile kosztuje, z czego jest wykonane, w jaki sposób jest amortyzowane. Mamy pełne informacje też do tego, żeby ekonomicznie zarządzać tym zasobami. Może Pani pokazać mi trochę, jak ten system wygląda, żeby nasi oglądający jakby
poznali tą cyfrową przestrzeń miejską w Pruszczu Gdańskim? Tutaj mamy mapę, która jest mapą 2D. To jest mapa, na której możemy sobie nakładać niektóre elementy i części tych warstw, o których wspominałam. I to są warstwy i te satelitarne, i te typowo płaskie. Tutaj mamy warstwę już 3D. I tak jak wspominałam, to są warstwy, które możemy podczytywać częściami. I tutaj widzi Pan akurat fragmenty ulic. Możemy sobie je podczytać fragmentami i widzimy, akurat tutaj nam zwiększamy ilość punktów i wyłania się obraz ulicy. Możemy sobie spojrzeć na dany fragment ulicy, możemy sprawdzić, jakiej wysokości jest drzewo, jakiej wysokości jest ogrodzenie, jaka jest odległość danego elementu małej architektury od skrzyżowania. W momencie, kiedy są na przykład zapytania dotyczące reklamy, możemy również sprawdzić, jakie są odległości danej reklamy, jednej reklamy od drugiej, czyli jeśli już wejdą w życie zapisy dotyczące uchwały krajobrazowej, zdecydowanie pomoże nam to szybko rozpatrywać te zapisy, więc myślę, że jest to całkiem przyzwoity sposób na to, żeby przyspieszyć procedury administracyjne. Dzień dobry, panie burmistrzu. Witam serdecznie. Dziękuję bardzo za zaproszenie do miasta, ale też moje pierwsze pytanie. Jakim miastem jest Pruszcz Gdański? Myślę, że coraz fajniejszym. To znaczy, miasto jest świetnie położone, dlatego że od centrum do centrum Gdańska, od naszego centrum do centrum Gdańska jest około 10 km. No i można się do centrum Gdańska dostać szybciej niż z większości dzielnic Gdańska. W związku z tym jest też atrakcyjnym miejscem do zamieszkania dla tych ludzi, którzy gdzieś tam na obrzeżach Gdańska mieszkają. Natomiast miasto jest zielone, chociaż chcielibyśmy, żeby było zieleńsze. Ma rozbudowany system ścieżek rowerowych. Chcemy, żeby było ich więcej, ale jest już nieźle. Mamy dobre drogi. W ogóle całą infrastrukturę mamy naprawdę niezłą. Dbamy o rozwój kultury, czyli co roku, szczególnie w czasie wakacji, Faktoria Kultury, czyli przez 2 miesiące przyjeżdża Teatr Wybrzeże, który daje przedstawienia dla dorosłych i dla dzieci, plus koncerty. No, wiele się dzieje. Myślę, że to jest fajne miasto do mieszkania i do życia. Panie burmistrzu, no ale też widzę chyba czysto ze skromności. Nie wspomina Pan o tym, że z punktu widzenia również cyfryzacji, tej pojętności smartności miasta również robicie sporo. Zarówno projekty oszczędnościowe, ale również to odzorowywanie miasta w tym świecie cyfrowym. Po co te innowacje w ogóle w Pruszczu? No, ja powiem tak, zanim odpowiem po co, to powiem dlaczego w dużej mierze. Dlatego, że jest dobry zespół. Dlatego, że są ludzie, którzy to czują i którzy się tym zajmują. Natomiast dzięki tej cyfryzacji miasta mamy świetne narzędzie do tego, żeby miastem zarządzać. Mamy mnóstwo informacji, które no, mamy na dotknięcie ręki. Nie musimy ich szukać, bo wystarczy wejść w mapę. Oczywiście ona będzie udoskonalana, ale takie jest założenie, że wejdziemy w mapę i wiemy o mieście wszystko. Bo ja zrozumiałem, jak sobie patrzę, jak sobie również oglądam waszą aktywność na takiej, mówię, arenie na razie ogólnopolskiej, to jednak te wasze podejmowanie wyzwań, ono gdzieś ma jakiś głębszy sens. To jest jakaś strategia miejska, jak czytam. Czy dobrze czytam? Tak, no chcemy być nowocześni, chcemy być przyjaźni ludziom. A bez tej sfery cyfrowej, bez tej nowoczesnej gospodarki, to jest niemożliwe. No, wiele rozwiązań, które wprowadzamy, ma na celu, na końcu, tego właśnie, żeby żyło się tutaj w mieście lepiej. No właśnie, a mieszkańcy, czy oni w ogóle widzą te innowacje? Czy jakby widzi pan burmistrz jakiś taki pozytywny odzew? No, widać to chociażby po karcie mieszkańca, która ma wiele rozwiązań, które nie są stosowane gdzie indziej, albo które są rzadko stosowane. Jeżeli wśród mniej więcej 30 tysięcy mieszkańców ponad 14 tysięcy ma wyrobioną kartę mieszkańca, no to o czymś to świadczy. No,
Wiele oczywiście jest tam rzeczy, które do tego zachęcają, między innymi, nie wiem, zniżki na basen, do kina. Mając tą kartę, można załatwić w zasadzie no, bardzo, bardzo dużo rzeczy, które dzieją się w Pruszczu. Można pojechać na Giepszok i oddać wielkie gabaryty z tą kartą. Można, będąc seniorem, na tą kartę zamówić ludzi, którzy przyjadą po starą lodówkę na przykład i zawiozą ją na Giepszok. Czy też można kupić bilety komunikacji miejskiej. Albo wreszcie, to jest chyba też dużą zachętą, za darmo pojechać miejskim autobusem. Panie burmistrzu, ja bardzo panu dziękuję. Mogę tylko życzyć niezbaczania z tej drogi, żeby ona była cały czas tak, jak ona wygląda teraz, czyli cały czas do góry. Dziękuję bardzo. Wielkie dziękuję. Nasza podróż po Pruszczu Gdańskim dobiega końca. Mam nadzieję, że udało nam się pokazać dzisiaj wam, z czym związane jest to cyfrowe odzwierciedlenie. Co to znaczy przenieść realny świat miejski do świata cyfrowego? Innowacja nie jest tylko po to, żeby się nią bawić. Innowacja w tym wypadku została wykorzystana po to, żeby zarówno mieszkaniec otrzymywał lepszą usługę, ale również, żeby urzędnik był w stanie szybciej, mądrze podejmować decyzje administracyjne. Jestem ciekawy waszych opinii. Subskrybujcie, lajkujcie i bądźcie w naszej podróży przez wszystkie polskie samorządy. Do zobaczenia!